Witamy w replayu. Tym razem nasz program będzie miał standardową postać, co oznacza, że zobaczycie w nim nadesłane nam filmiki po niewielkiej obróbce hyperowej ekipy. Zaczynamy od materiału, którego tytuł mówi sam za siebie. Potem będzie to, co lubicie najbardziej i czego otrzymujemy najwięcej, czyli GTA i bramki. Rozsiądźcie się wygodnie. Czas teraz na sztandarowy tytuł w naszym programie. Autor tych materiałów nie przekroczył jeszcze 15 roku życia, ale wróżymy mu wielką przyszłość. Lubi gry strategiczne, przygodowe, bijatyki i fabularne. Nie przepada zaś za Quake'ami w różnej postaci, za to wojenne strzelaniny jak najbardziej. Według Adriana takie gry ukazują, jak naprawdę wyglądała wojna. Z tym jednakże trudno nam się zgodzić, bo w prawdziwej wojnie ma się jednak tylko jedno życie. A to i tak tylko najważniejsza z wielu różnic. Skupmy się jednak na nadesłanym nam materiale. Jak widzicie, póki co to tradycyjne błędy, z których GTA słynie. Znikające w ścianach głowy i całe postacie pojawiały się w replayu nad wyraz często. Jednakże nie pokazaliśmy nigdy próby poruszania się pojazdem, którego kufer zatonął w skale. Do dziś nigdy też nie zaprezentowaliśmy wam pociągu złożonego z samochodów. Pojazd ciągnący inne maszyny daje nam wiele możliwości. Ciekawe, co jeszcze da się wymyślić w GTA. Za nowatorski element w naszych replayach z GTA do autora powtórek wędruje nasz hyperowy pakiecik z nagrodami. Teraz coś dla tych, którzy lubią piłkę nożną, szczególnie w growej postaci. Przez najbliższe kilka chwil będziecie podziwiać bramki nadesłane nam przez człowieka, który niestety nie raczył opisać swej płytki. Materiały były na tyle interesujące, że postanowiliśmy je mimo wszystko umieścić na antenie. A was wszystkich przy okazji uczulamy. Pamiętajcie, by podać swoje imię i nazwisko na kopercie, w liście oraz na płycie. Teraz zaś powrócimy do korzeni programu Replay. Oto bramki i niezwykłe sytuacje. A teraz wrzutka z boku boiska i samobój. Koszmarny błąd bramkarza. Gdybyśmy nie widzieli bramki straconej przez angielskiego goalkeepera w meczu z Chorwacją, nie uwierzylibyśmy, że może to się zdarzyć w Realu. Piękny strzał nad murem. W samo okienko. Rzut rożny. Koszmarne zamieszanie. Kto strzelił? I co tu się stało? Zadziwiające. Teraz nieco piłkarskich zwodów. I strzał też niczego sobie. Piękna sztuczka. Thank you.
przykład maksymalnej celności strzału. Słupek, słupek i gol. Nie należy też zapomnieć o asyście. Kolejny przykład przypadkowości typowej dla piłkarskiego świata. Niemniej, cała sytuacja została świetnie wypracowana. Iluż obrońców próbowało tę piłkę przejąć? A jaki był efekt? Kolejny przykład doskonale wykonanego rzutu wolnego. Piłka leci nad murem i nad bramkarzem. Zobaczmy to jeszcze raz. Kolejny przykład bramkarskich wpadek. Ale na nas zrobiła wrażenie przede wszystkim dziurawa siatka bramki. Przyjrzyjcie się uważnie. Ups! Piłka leci, 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 a bramkarz stoi, stoi, stoi. O, drgnął. Na uratowanie sytuacji już za późno. Reakcja bramkarza przypomina nam polskiego reprezentanta. Kolejna bramkarska nieudana parada. Nie na darmo mówi się, że należy dać goalkeeperowi szansę do popełnienia błędu. No dobra, trochę życie bramkarzowi utrudnił słupek. Nie powinno go tam być. Czas na perfekcyjne nożyce. Piękna wrzutka z rogu i jeszcze piękniejsze złożenie się do strzału. Co tam się dzieje? Co się dzieje? Gdzie jest piłka? Takie zapewne myśli błądzą w głowie bramkarza w tej sytuacji. A potem jest już za późno. Prześledźmy, jak to się stało. Wyjście sam na sam, piękny zwód i bramkarz może wyciągnąć piłkę z siatki. Sprytnie wykonany rzut wolny i piekielny strzał pod poprzeczkę. Spójrzmy na spokojnie. Niesamowita precyzja. Sprytne oszukanie muru. Zawodnicy myśleli, że napastnik spróbuje ich przerzucić, a tu taka niespodzianka. Też dla bramkarza. Jeszcze raz to samo, tylko w innym wydaniu. Przykład potęgi celnego podania spod bocznej linii boiska. I świetne nożyce. Niebezpieczne dośrodkowanie. Bramkarz piąstkuje. Rozpaczliwa próba oddalenia niebezpieczeństwa. I wreszcie piękny strzał.
Wszystko zaczęło się od błędu bramkarza, a potem swoje dołożył obrońca. A piłka najwyraźniej szybowała pod poprzeczkę. Czasem w takiej sytuacji lepiej wybijać na róg, a na pewno piłka nie powinna wylądować przed bramką. Kolejny perfekcyjny wolny. Lekko nad murem i bramkarz nie ma szans. Tylko dlaczego ten zawodnik w środku nie skoczył? Ciążyły mu betonowe korki? Koleś ani drgnął. Zabawa w ping-ponga lub bilard, jak kto woli. Główka, główka i gol. W stylu Zbyszka Bońka. Pokaz zwodów, czyli jak zwieść obronę i bramkarza zarazem. Obrona minięta. Teraz kładziemy bramkarza zwodem na zamach i bramka już czeka na przyjęcie piłki. Efektowny piruet, a potem jeszcze efektowniejszy strzał. Na zakończenie efektowna parada bramkarska. Za chwilę przyjdzie czas screenów. A my przypominamy Wam jeszcze, że czekamy na powtórki, filmiki i przeróżne inne materiały związane z grami. Przysyłajcie je na nasz adres pocztą zwykłą lub elektroniczną. Nie zapomnijcie też o forum, które znajdziecie na naszej stronie www. Adres widzicie na ekranie. Nie zapomnijcie o dopisku replay. A teraz screeny.